Cześć wszystkim. Dzisiaj zrobimy sobie testy makity od Rumuna, kupionej za niecałe 29 zł. Także tak prezentuje się pudełeczko. Z zewnątrz nie ma żadnych napisów, żadnych informacji, jest to makita. Jak ona wpadła w moje ręce? W Sosnowcu pod Castoramą. Moja mama była na zakupach, no i podbiegł właśnie do niej jakiś Rumun i zaczął jej wciskać tą makitę. Pierw mówił tą cenę, co jest tutaj wszędzie ponaklejane są ceny. Tu jest napisane 1299 zł. Zaczęli jej to wciskać. Wygrzebała po prostu z kieszeni 28, chyba 50 z drobnych, co miała, no i zostawił tą walizkę. Pokazywał, że działa. Dobra, oryginalnie ona jeszcze była zapakowana tutaj w woreczek foliowy, ale ja już to otwierałem, ja już jej używałem. Skręcam ją meble z Ikei. W zestawie, jak widać, mamy wkrętarkę, drugi akumulator, ładowarkę oraz tutaj, jak widać, zestaw 6 wierteł, uchwyt na bity oraz zestaw 6 bitów. 3, 4 krzyżaki i 2 płaskie. I przejdziemy do samej wkrętarki. Jak widać, na akumulatorze jest napisane 24 V i 7 Ah, chociaż no nie sądzę, żeby tam takie coś było, jest tak lekka. Zaraz sobie sprawdzimy, ile dokładnie waży. Ale jak widać, kręci w lewo, kręci w prawo. Ma tutaj na futerku ustawienie do sprzęgła. Nie ma przekładni do zmiany obrotów, szybkości obrotowej. Oraz nie ma również żadnej regulacji w przycisku. Tak jak wciśniemy, tak kręci. Od razu na maksymalnych obrotach. Ok, z drugiej strony mamy naklejkę, na której pisze wiertarka bezprzewodowa 18 V. Prędkość obrotowa pisze od 700 do 900 obrotów na minutę. Nie wiem jak tu nie ma żadnej regulacji tych obrotów. Moment obrotowy 16 plus 1. Uchwyt 10 mm. Czas ładowania 3-4 godziny. Ok, teraz sobie ją zważymy. Wkrętarka z akumulatorem waży 1223 gramy, a sam akumulator waży 389 gramów. Dla porównania jeszcze zważę akumulator z mojego Stanleya Fatmaxa, 18 V 2 Ah i waży 363 gramy, także jest o ciupinkę lżejszy od akumulatora, który powinien mieć 7 Ah, 24 V, także chyba, a tu z tyłu znowu pisze 18 V. To ciekawe w końcu, ile tu jest. Zaraz sobie jeden akumulator rozkręcimy i sprawdzimy, co jest w środku. Dobra, jeszcze w tym czasie podłączę sobie jeden akumulator, aby on się już ładował do testów. Nie ma tutaj żadnej różnicy, czy jest wsadzony akumulator, czy nie, wszystko się świeci tak samo. Chociaż nie, gdy jest wyjęty, świeci tylko czerwona kontrolka, gdy wsadzę, zaświeca się również zielona. Także zostawiam na te 3 godziny, tak jak piszę na wkrętarce, i porównamy sobie do innych moich wkrętarek. W każdym tutaj akumulatorku mamy po 1 i 2 V i 800 mAh. Mamy ich 8 sztuk. 1,2 V razy 8 sztuk daje nam to 9,6 V. Także nie ma tutaj ani 18 V, ani 7 Ah. Dobra, zapomniałem jeszcze dodać, że tutaj na naklejce nam pisze, że akumulator jest litowo-jonowy, ale na dole już mamy naklejkę, która mówi, że jest to niklowo-kadmowy. Wszystkie wkrętarki są w pełni nadawane. Makita ładowała się no, ponad 4 godziny i żadna kontrolka nie zgasła na ładowarce. Także nie wiem, czy jest w pełni nadawana, czy nie. Na tym drugim akumulatorze, który był od razu wsadzony do wkrętarki, gdy ją otworzyłem, nawet go nie ładowałem i skręciłem nim myślę, że ze 6 szafek z Ikei i cały czas jeszcze chodzi.
Także jestem trochę zaskoczony, że aż tyle wytrzymała. Mam tutaj kawałek drewna, 3 wkręty o różnej długości. Bez problemu. Oczywiście sprzęgło ustawiłem na wiercenie, na maksymalny moment obrotowy. Z 9-centymetrowym już miała trochę problemy, ale jak widać, udało się, nawet dokręciła go do końca. Jak widać, wkręt przeszedł na wylot. No, jestem zaskoczony mocą tej wkrętarki. Dobra, teraz porównamy sobie na początek tutaj do takiego małego Black Deckera. Ma on 3,6 V. Dobra, jak widać, ma już problemy z tym najkrótszym wkrętem. Jest na pewno dużo wolniejszy. Dobra, jak widać, nie ma sensu męczyć go. Makita od Rumuna wygrywa pojedynek z małym Black Deckerem. Dobra, kolejny do pojedynku staje Angel. Angel 12-voltowy. Bateria o pojemności 1,3 amperogodziny. Wszystko wkręcam na pierwszym biegu. Sprawdzimy sobie jeszcze na drugim biegu. Widać, bez problemu. Angel już niestety z Makitą wygrywa. Nawet chyba nie będę testował ze Stanleyami. Zakrętarką i wkrętarką, bo już z nimi na pewno nie ma szansy. Ale i tak jestem zaskoczony, że dała radę wkręcić takie 12-centymetrowego wkręta i nadal chodzi. Dobra, teraz jeszcze chcę wam pokazać bita, tu od Makity z zestawu, którego właśnie używałem do skręcania tych 6 szafek z Ikei. Jak widać, on już się wyrobił trochę, także jakiejś super jakości te bity nie są. Dobra, na koniec biorę sobie jeszcze jedno wiertło z zestawu od Makity. Jest to wiertło 5 mm. Bierzemy sobie kawałek metalu i zobaczymy, czy ono w ogóle wierci. Mam tutaj 2 mm blachę. Trochę jest krzywe to wiertło. Jest w miarę miękkie, widać jak wygina się na boki. No raz, słuchaj, już pisk. Chyba nie ma sensu przy tej prędkości obrotowej Makity i przy jakości tego wiertła. Chyba będzie ciężko. Ale w drewnie już sobie jakoś radzi. Jak widać, tutaj krawędź wiertła się trochę stępiła. Także nie są one jakiejś super jakości. W metalu raczej nie powiercimy. W drewnie coś można próbować. Dobra, podsumowując, ja jestem bardzo zaskoczony, że za 28,50 tak to działa po prostu. Pokonała tego małego Black Deckera. Dała radę nawet wkręcić 12-centymetrowego wkręta.
Może te wiertła nie są jakieś super, ale do wiercenia w drewnie dadzą radę. W zestawie mamy dwa akumulatory. Myślę, że zakup bardzo udany. Może by się jeszcze udało kiedyś spotkać tego Rumuna, jakieś inne narzędzie od niego dorwać. Można by zrobić też recenzję. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej wkrętarce. Czy za taką cenę warto? I piszcie również, czy chcielibyście na moim kanale zobaczyć więcej jakichś testów i recenzji narzędzi. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i do kolejnego. Na razie.